choć jeszcze puste, już niebawem zapełni się mieszkańcami. Nowa siedziba schroniska dla bezdomnych zwierząt robi wrażenie. Te schronisko po prostu jest takie, że faktycznie psy będą miały tutaj i koty będą miały tutaj warunki, jakie większość schronisk polskich nie spełnia. I tym się możemy pochwalić, że jest duże, przestronne. Jest też pomyślane tak, żeby można było różne rzeczy tutaj robić, czyli są place takie, gdzie będzie można robić agility, gdzie będą tory przeszkód, robienie wszystkiego, żeby można zwierzęta wyszkolić, aby były przygotowane do adopcji, bo o to nam chodzi, żeby znajdowały jak najszybciej dom. Będziemy tu mogli robić różne rzeczy i bardzo chcemy przełamać stereotyp myślenia Polaków o tym, że schronisko jest miejscem za kratami, gdzie są same smutne istoty. To ma być miejsce mimo wszystko radosne, ma być miejsce, do którego mieszkańcy będą mogli przyjść po poradę. Chcemy tu stworzyć centrum edukacji, wolontariatu, także dla osób niepełnosprawnych, dla seniorów i dla niektórych osób wykluczonych społecznie. Bardzo trudno jest wyedukować dorosłych, ponieważ już mają niestety złe nawyki, a dzieci są takie wdzięczne i poza tym te dzieci kiedyś wyrosną i będą obywatelami tego miasta i tego kraju, więc im więcej będą miały wiedzy i będą więcej wiedziały na temat odpowiedniej opieki nad zwierzętami, tym po pierwsze, że będzie mniej wypadków, czy pogryzień, czy różnych innych problematycznych sytuacji, a jednocześnie otoczą odpowiednią opieką te zwierzęta, które absolutnie od nas zależą. A otwarcie nowego schroniska było okazją do tego, by przeprowadzić w tym miejscu warsztaty dla najmłodszych. Cieszę się, że w ogóle takie schronisko powstało i że więcej piesków i kotków będą mogły, mieć dom jakiś taki. A twoje wrażenia? No mi się ogólnie podoba, bardzo fajne miejsce. Wszystko jest fajne, te klatki, ten co pani tam pokazywała, taki namiot dla kotów. Ogólnie wszystko jest fajne tutaj, mi się podoba. Jak dowiadujecie się czegoś nowego o zwierzętach? Tak, bardzo ciekawych rzeczy, co jest psu potrzebne oraz ile jest tutaj psów i co możemy tutaj zwiedzić. Myślisz, że takie zajęcia są wam potrzebne? Tak, bo dowiadujemy się więcej o zwierzętach, a jak już mam swoich zwierząt, to teraz wiemy, jak się nimi zajmować, czego jeszcze nie wiedzieliśmy. Nowoczesny obiekt dla czworonożnych podopiecznych cieszy również wolontariuszy, którzy mają swój ogromny wkład w opiekę nad zwierzętami. To jest duże przedsiębiorstwo, nasze zwierzaki będą na pewno szczęśliwe tutaj. No i my tak samo, będzie łatwiej się pracować, będzie więcej edukacji. I to jest bardzo dobre dla Zabrza i dla całego schroniska. Bardzo kocham tu pracować, bardzo kocham zwierzaki, więc dla mnie jestem jak w drugim domu. Miarą wielkości człowieka jest stosunek do słabszych. I przez ten obiekt myślę, że Zabrze pokazuje, że potrafi z ogromnym rozmachem wybudować szpital, ale też nie zapominamy o tych, którzy nie potrafią upomnieć się o swoje prawa. Ale też trzeba powiedzieć, że gdyby nie ogromna praca Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, pewnie nie powstałby ten obiekt, bo to oni ciągle nam przypominali, upominali się o lepsze warunki dla tych zwierząt, które często zostały pozostawione czy przywiezione do schroniska. To kawałek Śląska, to kawałek Zabrza, to kawałek Biskupic. Piękne schronisko na prawie 3 hektarach. Myślę, że każdy z radnych ma pewne poczucie satysfakcji, że tutaj możemy uczestniczyć w dzisiejszym otwarciu. Cieszymy się ogromnie, że jest tak piękny i oby, tak jak było powiedziane, tych zwierzaków było jak najmniej, natomiast jak najlepiej się czuli w tym schronisku. Prace trwały 2 lata. Przy budowie schroniska wzięto również pod uwagę proekologiczne rozwiązania techniczne. Było to ogromne wyzwanie, dlatego że to było w terenie nieuzbrojonym, w terenie rolniczym, w terenach zielonych. Jakie prace zostały wykonane? Oprócz robót budowlanych, które zostały zrealizowane, boksy dla psów, kociarnia, kwarantanna, budynek administracyjny, dwukondygnacyjny z zewnętrzną klatką schodową, również instalacje uzbrojenia terenu, a więc wodociągi, kanalizacja sanitarna, instalacje teletechniczne, elektroenergetyczne, instalacje centralnego ogrzewania. Teraz przed pracownikami schroniska kolejne wyzwanie – przeprowadzka zwierząt. Musimy przeprowadzić te zwierzaki, na których tak naprawdę stare schronisko jest domem i one muszą się tu na nowo tak naprawdę odnaleźć, więc dla nas to będzie taki przejściowy teraz czas, żeby właśnie gdzieś tam pomóc tym zwierzętom się tutaj odnaleźć, być z nimi w tym czasie.